Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z siedziby firmy AR Moto w Bochni, gdzie będziemy testować trzy wyjątkowe Polarisy. Pierwszy z nich, który wygląda trochę jak szybki Melex, no i dwa RZR-y. RZR Trail S oraz RZR XP, czyli ten najmocniejszy, który dzisiaj będzie do dyspozycji. 110 koni, 100 koni i 82 konie. Do tego bardzo niska masa pojazdów, dość duża prędkość w terenie i naprawdę sporo dobrej zabawy. To wszystko w dzisiejszym materiale, a jest ze mną Damian Kurcz, znany też pod pseudonimem 126P Competizione. Gdzieś tam jeszcze z tyłu jest S13 User Adaś, dzień dobry. I Grzesiu Leszko, Leszko Moto TV, który jeszcze tam się gramoli i przygotowuje do wyjazdu. To będzie naprawdę fajny offroadowy materiał dzisiaj dla Was. Troszeczkę inaczej niż zawsze, bo nie w samochodzie, nie osłonięci. Będzie szybciej i będzie bardziej ekstremalnie to dzisiaj w tym materiale. RZR 1000 XP, 110 koni, najpotężniejszy z pojazdów, który mamy dzisiaj do dyspozycji. RZR Trail S, 10 koni mniej, dokładnie 100. Trail S, troszeczkę bardziej zgrabny pojazd, zresztą widać już na pierwszy rzut oka. Nieco niższy niż XP, nieco mniejszy, nieco bardziej zwinny. Przez to ma być szybszy, ma być bardziej agresywny, mimo mniejszej o 10 koni mocy. No i najszybszy wózek golfowy świata, oczywiście w żartach mówiąc, najszybszy Melex, choć z Melexem niewiele go łączy. XP 1000 Ranger, czyli taki wózek transportowy, pojazd gospodarczy, też jako ciekawostka pojazd, który można zarejestrować jako traktor. Tak, jako traktor. To, co widzicie właśnie w tym momencie na ujęciu, to jest taki szybki, offroadowo-terenowy traktor, wózek gospodarczy. Adam pakuje się już do Melexa, widać, że gościu ma zapędy gospodarczo-transportowe. Serio, jedziesz tym? Wiem, co nas będzie czekało, więc nie przypadkowo. Masz pojazd z szybą. Tak, a ja mam jeszcze dodatkowo dwa drony, zobacz, bo mamy DJI-a, wziąłem dzisiaj. Słuchaj, homologowane wszystko. Nie mam papierów na takie pojazdy latające. Ja mam tylko mini dwójkę. I tu jest jeszcze Synolog 35 pod GoPro. Nie, w każdym razie no, one nie lubią wibracji, więc trzeba o nie zadbać, a to jest jedyny pojazd, który nie wieje. Okej, okay. Więc... no tak, zobaczcie, bo tutaj faktycznie ta szybka... To jest... Po co ona jest, ta szybka taka mała, skoro... Po to, żeby aż tak nie dostawać gałęziami, żeby aż tak nie piździło. Ale i tak jeździmy w kasku. Jeździcie w kasku, ale jednak zawsze ten wiatr, zwłaszcza jak jedziesz za kimś albo jakieś błoto, tutaj wbrew pozorom cholernie dużo przyjmuje. I to jest niby pierdoła, ale ona się później okazuje, że jest bardzo kluczowa w terenie, więc każdy detal można powiedzieć, że jest na wagę złota. Więc cwaniak wsiada do pojazdu gospodarczego. Nazywamy taką krówką, ale ta krówka, to co potrafi w terenie, jest po prostu niesamowite, bo tam, gdzie ja wiedziałem, że już Jimmy nie da rady absolutnie, to on robi tylko... Wszystko, oczywiście nie, no śmieję się, że to jest turbo Melex, ale to ani nie ma turbiny, to jest zwykły wolnossący jednolitrowy silnik. 82 konie. Tak, z Melexem ma tyle wspólnego co nic, poza tym, że pełni te same funkcje. Po prostu coś dowozi, ale ten dowozi w znacznie trudniejszy teren. Przepraszam, obronie. Melex nie ma otwieranej szyby przedniej. A widziałeś te nowe wersje Exclusive? Te takie, wiesz, new? Ale Melex nie wiedzie tam, gdzie on wiedzie. No właśnie, i to jest przewaga, właśnie, i to jest przewaga Rangera. Strój w komplecie, prawie, bo jeszcze oczywiście gogle. Najważniejsze zabezpieczenie to góra, od pasa w górę, dlatego że nie mamy szyby, nie mamy niczego, co nas z przodu chroni przed wiatrem, przed muchami, przed gałęziami, poza oczywiście klatką i tą delikatną dolną szybką. Także góra mimo wszystko jest najważniejsza. Spodnie, dół, buty, niby też, bo jak chlapniemy w mocną kałużę albo wpadniemy w wodę, no to oczywiście będziemy zalani do pasa. Natomiast przy takiej większej prędkości ta nieosłonięta góra jest bardzo ważna, więc kurtka z membraną, ewentualnie wodoodporna, a nawet obowiązkowo wodoodporna, dobry kask, gogle. No i startujemy. Jesteśmy już poza asfaltową drogą, zjechaliśmy na szutry, no i zaczynamy naszą offroadową przygodę za kierownicą Polarisów RZR. Zatankowanych, zaraz zapinamy kamery i ruszamy we właściwą część tej wyprawy. Powiem Wam szczerze, gdy zostałem przed chwilą przewieziony 85-90 km na godzinę po tej nierównej szutrowej drodze z kałużami, wybojami, to naprawdę działa na psychikę.
Pierwsza pauza w słoneczku. Zobaczcie, jak wyglądam. Czyściutko? Nie. Czyściutko to było na początku, a teraz jest tak. Zobaczcie, wszystko ubłocone, wszystko mokre. Wszystko takie, jakie być powinno podczas jazdy w terenie. Niesamowita przygoda, naprawdę kawał fantastycznej przygody dzięki firmie Aermoto. Cały dzień w terenie, cały dzień z wyjątkowymi pojazdami. Polaris RZR w różnych wariantach udowadnia, że granice możliwości naszego myślenia są znacznie dalej. Teoretycznie rzeczy niemożliwe dzieją się w tych pojazdach bez najmniejszego problemu. Nie mówię tutaj o samych właściwościach terenowych, ale wiecie, to, że jedziesz 80-100 na godzinę w jakimś wąskim kanionie, między drzewami, wąską polną drogą, to działa niesamowicie na naszą głowę i to teoretycznie wydaje się niemożliwe, a w praktyce okazuje się, że jak przełamiemy swoje bariery strachu, bariery lęku, to potem tak się rozjeździmy, że staramy się jak najbardziej iść na maksa i te samochodziki, te UTV-y, nie ATV-y, nie mylić składami, te UTV-y są naprawdę do tego stworzone, żeby podnosić poziom adrenaliny we krwi. Dziękuję bardzo serdecznie Aermoto. Sprzedaż, serwis pojazdów Polaris, ale to także firma, która organizuje takie eventy, takie tripy, więc jeśli chcecie przeżyć na własnej skórze taką przygodę, to zapraszam bardzo serdecznie do firmy Aermoto. A teraz jeszcze kilka słów opowiem Wam o tych trzech pojazdach i podsumuję na koniec, który z nich podobał mi się najbardziej. No i moi drodzy, trzy Polarisy. Gdybym miał podsumować, pierwszy z nich, traktorek, niezwykle użyteczny pojazd w każdych warunkach drogowych, terenowych, idealny dla kogoś, kto uprawia łowiectwo, rybołówstwo, pakuje sprzęt na pakę, zamyka się za tymi szybami, które wbrew pozorom są otwierane. Ma w środku ogrzewanie, ma w środku nawiewy, więc no generalnie wiatr, deszcz, woda, niestraszne w tym pojeździe. To jest typowy, użyteczny samochodzik w teren, gdzie potrzebujemy dojechać naprawdę w trudnych warunkach drogowych gdzieś, gdziekolwiek. Kolejny, Trail S, czyli ten stukonny RZR, Trail S, to jest mały wariat, dosłownie mały wariat, pojazd, który jest nieco nieprzewidywalny. On w porównaniu z tym X-Packiem, z tysiączką, cięższą, troszkę mocniejszą, bardziej stabilną, jest takim małym, nieprzewidywalnym wariatem, który potrafi zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie, a więc z dużą pokorą podchodzimy do RZR-a. A moim faworytem mimo wszystko jest RZR XP1000. To jest pojazd, za którego kierownicą pokonywałem pierwsze kilometry dzisiaj. No i on urzekł, skradł moje serce. To jest naprawdę sprzęt niezawodny, niezwykle szybki, ale też pewny i stabilny w prowadzeniu. Zaczęło nam padać teraz, musimy jeszcze wrócić do siedziby Aermoto.
ale myślę, że nawet w czasie deszczu w odpowiednich strojach to nie będzie większy problem. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zachęcam do subskrypcji, do łapek w górę. Pozdrawiam. Show testuję.